Cześć, z tej strony Patryk Szulc. W tym odcinku na kanale Podejrzani podejmiemy szerzej nieznany temat sprzed kilku lat, kiedy to były już świadek koronny Roman o pseudonim Sproket oskarżył mnie o zniesławienie i znieważenie po opublikacji dwóch wywiadów na jego temat w programie Mafia to nie tylko Pruszków. Zasiadałem na ławie oskarżonych razem z moimi rozmówcami Jarosławem Sokołowskim pseudonim Masa i Konradem Bogusławskim pseudonim Karol lub Goebbels. Część rozpraw odbywała się ze względu na podwyższone środki bezpieczeństwa w sali narkotykowej, jak nazywa ją sam sąd, przy ulicy Kocjana w Warszawie. W trakcie procesu zdecydowanie niekorzystne warunki ugody przedstawił mi pełnomocnik Sproketa, a sam Sproket proponował odstąpienie od oskarżenia, jeśli przygotuje dwa reportaże na temat przestępstw skarbowych w warszawskich środowiskach biznesowych, którym przyglądało się ABW. W obu przypadkach odmówiłem. Proces po kilku latach zakończył się moim prawomocnym uniewinnieniem. Zapraszam na odcinek. W 2016 roku Patryk Szulc prowadził pierwszy na platformie YouTube kanał o polskiej przestępczości zorganizowanej. Mafia to nie tylko Pruszków. Był też jego współwłaścicielem w ramach spółki LBS Media. Wraz z Jarosławem Sokołowskim, pseudonim Masa, i Konradem Bogusławskim, pseudonim Goebbels Velcaro. 12 października 2016 roku na wspomnianym kanale opublikowano wywiad zatytułowany Masa i Karo – Sproket. Świadek koronny bez korony, a 1 marca 2017 roku jego kontynuację pod tytułem Masa i Karo – Sproket może wszystko. Rozmówcami Szulca byli właśnie Jarosław Sokołowski i Konrad Bogusławski, którzy od lat znali Romana o pseudonim Sproket. Szulc moderował ich dyskusję. 8 września 2017 roku Szulc odezwał się do Sproketa na Facebooku, aby zaproponować mu wywiad na kanale Mafia to nie tylko Pruszków, chcąc zachować obiektywizm i dać mu możliwość odniesienia się do tego, co powiedziano o nim w rozmowach z Masą i Goebbelsem. Wcześniej, jak twierdził Konrad Bogusławski, Roman O. mógł być poszukiwany przez policję, co Szulc starał się zweryfikować w Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie. Jednak ta w latach 2016-2017 nie odpowiedziała na stawiane pytania. Zaś na ponowne zapytanie prasowe w 2020 roku odmówiła odpowiedzi. Aktywność Sproketa w mediach społecznościowych we wrześniu 2017 roku wskazywała tymczasem na to, że bez problemu można się z nim skontaktować, co też Szulc uczynił. Roman O. odmówił, tłumacząc się złożonym przeciwko niemu, Jarosławowi Sokołowskiemu i Konradowi Bogusławskiemu prywatnym aktem oskarżenia. Byli więc, co podkreślał, przeciwnikami procesowymi. Nie chciał, by rozmowa z Szulcem została przez sąd zinterpretowana jako gest pojednawczy. Akt oskarżenia trafił jednak do Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie zdecydowanie później, bo 14 maja 2018 roku. Sproket zarzucał Szulcowi, że pomówił i znieważył go, twierdząc, jakoby miał wykreować on siebie i wymyślił obraz Masy, według którego przy pomocy policjantów CBŚ ten prowadził działania przestępcze. Że Sproket na moment publikacji wywiadów miał sam prowadzić działalność przestępczą, między innymi dokonując oszustw. Że miał być poszukiwany przez policję i ukrywać się, w związku z czym nie było możliwości jego wysłuchania. A nadto, że rozpoczęły się jego sprawy sądowe. Roman O. o fakcie rzekomego pomówienia miał dowiedzieć się 1 lipca 2017 roku. Data ta nie była przypadkowa. Rzecz w tym, by sprawa się nie przedawniła. Karalność przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, takich jak zniesławienie, ustaje bowiem z upływem roku od momentu, w którym pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jego popełnienia. Masie Roman O. zarzucał m.in., że ten przedstawił go jako posiadającego nieprawdziwe informacje, że miał szpiegować dla Masy i donosić na kolegów, czy że stracił status świadka koronnego przez swoją nieszczerość, niewiarygodność i rzekome konfabulacje. Zdaniem Masy Sproket już jako świadek koronny miał też chcieć wyłudzić podatek VAT na jego dom. Co ciekawe, w lutym i marcu 2018 roku, a więc po twierdzeniu Sproketa, jakoby akt oskarżenia przeciwko Szulcowi, Masie i Goebbelsowi trafił już do sądu, a przed jego oficjalnym przyjęciem przez Biuro Podawcze Sądu w maju 2018 roku, Sproket zamieścił post na swoim profilu na Facebooku, pokazując przy tym swoją twarz i zdjęcia z Masą, podpisując je m.in. dzisiejsze rozmowy na szczycie, po 11 latach.
Nie wiemy jeszcze, czy to zaowocuje wspólnymi projektami. Jak obaj potwierdzili później w toku procesu, chodziło m.in. o wspólną książkę. Jej wydanie, przynajmniej po części, miałoby zrekompensować Sprocketowi to, co Massa mówił na jego temat w wywiadach na kanale Mafia to nie tylko Pruszków. Nieoficjalnie wiemy również, że pojawił się plan, by Sprocket przejął udziały Konrada Bogusławskiego w spółce LBS Media, o czym Schulza ostrzegał ten ostatni. Ani książka, ani przejęcie udziałów ostatecznie nie doszły jednak do skutku. Tymczasem Konrad Bogusławski w wywiadach miał natomiast pomówić i znieważyć Romana O., pseudonim Sprocket, przypisując mu manipulowanie prokuratorem i w związku z tym utratę ochrony w ramach instytucji świadka koronnego. Istotnym wątkiem późniejszego procesu była też przypisana Sprocketowi przez Goebbelsa sprawa rzekomej kradzieży 10 automatów do gier, tzw. jednorękich bandytów, czy oszustwo na szkodę serwisanta automatów na kwotę 1700 zł. Zdaniem Bogusławskiego niektóre jednostki prokuratury miały zerwać współpracę z Romanem O. ze względu na jego manipulacje. Miał on też podobno ukrywać się przed wierzycielami. Informacje o jego długach można było znaleźć w powszechnie dostępnych serwisach internetowych prowadzących bazy zadłużonych. Ponadto, czemu akurat nie sposób zaprzeczyć, Massa i Goebbels określali w wywiadach Sprocketa szeregiem negatywnych sformułowań, które sąd ocenił później jako emocjonalne reakcje na stawiane im zarzuty. Do aktu oskarżenia i jego uzasadnienia wrócimy w dalszej części tego materiału, przy okazji relacji z procesu sądowego. Zanim proces ten ruszył, ze strony Sprocketa i adwokata Macieja M. jego pełnomocnika, do Schulza trafiła w kwietniu 2019 roku propozycja zawarcia ugody. W jej ramach miałby on zobowiązać się do opublikowania przeprosin wobec Sprocketa na facebookowym profilu i kanale YouTube Mafia.pl o treści: przepraszam Romana O., dawniej Romana O., pseudonim Sprocket, w związku z pomówieniem go o to, iż wykreował i wymyślił w swoich zeznaniach obraz Masy prowadzącego przy pomocy policjantów z CBŚ działania przestępcze, że prowadzi w obecnej chwili działalność przestępczą i dokonuje oszustw, że jest osobą poszukiwaną przez policję, że ukrywa się przed policją i nie ma możliwości jego wysłuchania oraz że składał niewiarygodne zeznania. Przeprosiny o wskazanej powyżej treści miałyby zostać opublikowane na facebookowym profilu Mafia.pl w formie postu podwieszonego na okres tygodnia. Na facebookowym profilu Mafia.pl w formie artykułu sponsorowanego, kierowanego do grupy docelowej mężczyzn w wieku od 18 do 45 lat za kwotę nie mniejszą niż 5000 zł brutto. Na kanale YouTube Mafia.pl w formie materiału filmowego w postaci tablicy z przeprosinami o długości 1 minuty. To nie wszystko. Tytułem zadośćuczynienia oraz zwrotów kosztów poniesionych w sprawie Schulz miałby wypłacić Romanowi O. kwotę 10 tysięcy złotych do końca maja 2019 roku. Schulz próbował negocjować warunki umowy, sugerując m.in., że do przeprosin i poniesienia związanych z tym kosztów oraz do zapłaty zadośćuczynienia powinni zostać zobligowani także pozostali współoskarżeni. Proponował też, że skoro zasadą w tego typu sprawach są przeprosiny opublikowane w medium, w którym doszło do znieważenia czy zniesławienia, a kanał Mafia to nie tylko Pruszków już nie istniał, jednak jego bezpośrednim kontynuatorem był kanał Mafia News, to aby przeprosiny opublikować właśnie tam. Odpowiedź otrzymał niespełna tydzień później. Adwokat Maciej M., pełnomocnik Romana O., słusznie skądinąd stwierdził, że to z kim i w jakim zakresie Sprocket będzie chciał zawrzeć porozumienie, zależy wyłącznie od niego. Mniej słusznie, o czym za jakiś czas wszyscy się przekonali, uznał, że stopień winy Schulza był niewspółmiernie wyższy względem pozostałych oskarżonych. Między innymi dlatego, że ci znali go wcześniej, a Schulz nigdy go nie spotkał i miał niczego o nim nie wiedzieć. Romana O. i jego pełnomocnika nie interesowały też przeprosiny na kanale Mafia News, który uznali za kanał niszowy w porównaniu z kanałem Mafia to nie tylko Pruszków. Choć ten pierwszy był jego bezpośrednim kontynuatorem i posiadał wówczas choćby więcej subskrybentów niż Mafia to nie tylko Pruszków. Gwoli wyjaśnienia. 18 października 2016 roku
a więc 6 dni po publikacji pierwszego wywiadu na temat Sprocketta, kanał Mafia to nie tylko Pruszków zebrał grono 1379 subskrybentów i osiągnął niespełna 107 tysięcy odsłon na 9 publikowanych materiałach łącznie. Dla porównania kanał Mafia News wystartował w lutym 2019 roku z pułapu nieco ponad 20 tysięcy subskrybentów. Adwokat Maciej M. dodał też, że nie ma najmniejszych wątpliwości co do uznania winy Schulza przez sąd i orzeczenia wobec niego wyroku skazującego. Po próbie negocjacji kwota zadośćuczynienia, której miał domagać się Sprocket, wzrosła z 10 tysięcy do 12 tysięcy złotych. Jego pełnomocnik nie omieszkał wspomnieć, że za darmo nie pracuje, co strona skazana będzie zmuszona zwrócić. Na tak sformułowane warunki ugody Schulz nie przystał. Mieli więc spotkać się w sądzie. Pierwszy raz 17 maja 2019 roku. Początkowo rozprawy ze względu na udział w nich byłego i obecnego świadka koronnego odbywały się w sali o zwiększonych środkach bezpieczeństwa, między innymi w postaci sektorów odgrodzonych szybami z kuloodpornego szkła. Sala ta przez sam sąd w dokumentacji określana była salą narkotykową. Określenie to miało podobno wziąć się od tego, że pierwszy prowadzony tam proces dotyczył dużego przemytu narkotyków z Ameryki Południowej. Z naszych informacji wynika, że odbywały się tam także rozprawy tzw. Grupy Mokotowskiej i wchodzącego w jej skład gangu obcinaczy palców. Procedury dostania się na salę narkotykową rzeczywiście znacząco różniły się od wstępu na inne sale sądowe. Dokładna rewizja, konieczność pozostawienia w policyjnym depozycie rzeczy osobistych, przejście do oddzielnego budynku otoczonego wysokim betonowym murem zakończonym drutem kolczastym, a na samej sali oddzielenie oskarżonych od oskarżyciela m.in. wspomnianą kuloodporną szybą. Choć na korytarzu wszyscy stali obok siebie bez takich zabezpieczeń. Massa jako czynny świadek koronny, nie utracił go, co wynika wprost z dokumentów, uczestniczył w procesie zdalnie, łącząc się z sądów w innych częściach Polski. Dzień po terminie rozprawy Sprocket na swoim profilu na Facebooku udostępnił post ówczesnej dziennikarki Faktu Agnieszki Piechurskiej, która wygrała proces o pomówienie z Piotrem Szatkowskim, prowadzącym portal Kryminalna Polska, a sąd zobowiązał go do publicznego przeproszenia Piechurskiej. Sprocket opatrzył udostępniony post wymownym podpisem. Brawo, gratuluję. W moim przypadku sprawa przeciwko Masie, Konradowi B., pseudonim Karol Goebbels i dziennikarzowi Patrykowi Schulzowi już w sądzie okręgowym. Wtórował mu adwokat Maciej M., komentując: i jedziemy z klaunami. Gdy Schulz przypomniał im, że w postępowaniu karnym, mimo że wszczętym z oskarżenia prywatnego, obowiązuje zasada domniemania niewinności i ochrona danych osobowych, Roman O. apelował do swojego pełnomocnika, aby ten wyjaśnił Schulzowi, że przy ciężarze gatunkowym tego, co rzekomo zrobił, wysuwanie jakichkolwiek żądań jest niestosowne. Adwokat pisał wtedy o winie Schulza i że jego obstawanie przy swoim nie uratuje mu portfela. W przeciwieństwie do sądu już uznał zatem winę Schulza. Musiał być chyba o tym naprawdę przekonany, bo nieco później, na przykład w lipcu 2019 roku, wywołując do tablicy osoby postronne, zamieszczał komentarze w podobnym tonie. Gdy Schulz udostępnił zdjęcie z byłym oficerem olsztyńskiego CBŚ, Marcinem Mikszą, pseudonim Borys, z przeprowadzonego z nim wywiadu, adwokat Maciej M. napisał: Marcin, co ty robisz u tego człowieczka? Pokazujesz mu, jak wygląda prawda i życie? Kluczowy jest jednak inny fakt. 18 maja 2019 roku, kiedy Sprocket pisał, że sprawa przeciwko Schulzowi jest już w sądzie okręgowym, sam minął się z prawdą. Sprawa bowiem aż do 8 lipca 2021 roku, kiedy zapadł w niej pierwszy wyrok, rozpatrywana była przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie. Wprawdzie początkowo sąd ten chciał uznać swoją niewłaściwość i przekazać sprawę do rozpoznania sądowi w Zgierzu, właściwemu ze względu na siedzibę spółki LBS Media, to sprawa wróciła do Warszawy. Zmieniła się jej sygnatura, ale wciąż rozpatrywał ją Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie, nie zaś Sąd Okręgowy. Tam sprawa trafiła dopiero po odwołaniu Romana O. od pierwszego wyroku.
Wracając do aktu oskarżenia. Jak uzasadniał w nim adwokat Maciej M., program Mafia to nie tylko Pruszków od początku był tubą propagandową do lansowania masy, a z czasem do znieważeń i pomówień każdego, kto śmiałby podważyć jego wiarygodność. Nie da się ukryć, że po dziś dzień wiele osób wyraża podobne opinie i mają one do tego prawo, choć oceny te są bardzo subiektywne i wynikają najczęściej z sugerowania się plotkami i z braku znajomości kulis powstawania programu Mafia to nie tylko Pruszków, powołania do tego celu spółki LBS Media, czy sposobu doboru tematów. Tych wcale nie narzucał Masa, a wręcz przeciwnie. Niejednokrotnie miał uwagi już po fakcie opublikowania różnych treści na kanale, na co jednak nie miał bezpośredniego wpływu. Co tyczy się zaś plotek, jedna z nich głosiła, że spółka została założona w raju podatkowym, aby tam wyprowadzać pieniądze zarabiane na reklamach wyświetlanych na kanale Mafia to nie tylko Pruszków. Tyle, że kanał Mafia to nie tylko Pruszków generował przychody, które co najwyżej pozwalały na pokrycie bieżących kosztów, takich jak obsługa księgowa czy zakup drobnego sprzętu. Sami Schulz, Massa ani Goebbels nie czerpali korzyści finansowych z prowadzenia kanału. Autorem plotki o spółce w raju podatkowym był samozwańczy bloger dokumentujący przestępczość zorganizowaną lat 90., który forsuje wątpliwą teorię o tym, jakoby Pershing wciąż żył i mieszkał w Stanach Zjednoczonych. To ten sam bloger, który kilkakrotnie ogłaszał przedsprzedaż swojej książki, nie wysyłając jej potem zainteresowanym. Według nieoficjalnych informacji, które do nas dotarły, książka ta powstała jako liczący nieco ponad 100 stron e-book, zawierający wiele błędów, choćby natury ortograficznej. Kolejna plotka pojawiła się na przestrzeni ostatnich 2 lat. Nie dotyczyła już ona bezpośrednio spółki LBS Media, kanału Mafia to nie tylko Pruszków, czy procesu ze Sprocketem, ale tego, jak Massa wpływał rzekomo na obsadę innych kanałów o tematyce przestępczości zorganizowanej. Plotka ta forsowała wersję, jakoby to właśnie Massa podesłał Konrada Bogusławskiego, pseudonim Goebbels, swojemu byłemu ochroniarzowi, Grzegorzowi Eł, pseudonim Mięśniak, aby Goebbels udzielał się na kanale YouTube Mafia Pruszkowska Mięśniak Mięso. Nikt o to nie zapytał i nie zweryfikował, a tymczasem Konrada Bogusławskiego i Mięśniaka poznał ze sobą nie Massa, a Schulz. Massa skontaktował się nawet z nim wtedy po dłuższym czasie i pytał, po co wymienił tamtych 2 kontaktami. Zapewne niewielka część osób o tym wie, ale Massa i Goebbels od kilku lat są skonfliktowani, a Goebbels zeznawał w procesie Massy o wyłudzenia kredytów jako świadek oskarżenia. Swoją drogą Schulz też składał zeznania w tym procesie. Najpierw w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, a potem przed sądem. Nie opowiadał się za żadną ze stron. Jako były wspólnik mówił tylko o tym, w jakich okolicznościach powstała spółka LBS Media i jak zakończyła ona swoją bieżącą działalność. Niech te kwestie w połączeniu z późniejszymi wyrokami w procesie ze Sprocketem będą dowodem na to, jak bardzo dalekie od prawdy było uznanie projektu Mafia to nie tylko Pruszków za tubę propagandową masy, służącą znieważaniu i pomawianiu innych osób. Idąc dalej, w oskarżeniu adwokat Maciej M. dowodził, że Sprocket utracił status świadka koronnego nie przez rzekome kłamstwa, ale dlatego, że jak wskazano w postanowieniu prokuratorskim z listopada 2014 roku, wielokrotnie i konsekwentnie odmawiał składania zeznań przed sądem, przy czym każdorazowo Roman O. wskazywał na konflikt z Zarządem Ochrony Świadka Koronnego. Z drugiej strony, na koniec oskarżenia, adwokat Maciej M. podkreślał, iż pokrzywdzony jest objęty ochroną na zasadzie ustawy o świadku koronnym. Choć jak już wiemy, sam pisał wcześniej, że Roman O. statusu tego nie posiadał już od 2014 roku. Pełnomocnik Sprocketa nie sprecyzował też, że ów konflikt, przez który Roman O. stracił status, dotyczył tzw. układu masy, w ramach którego Jarosław Sokołowski pod ochroną funkcjonariuszy CBŚ, po części chroniących też Sprocketa jako świadka koronnego, miał rzekomo prowadzić działalność przestępczą, a Roman O. obawiał się w związku z tym o swoje bezpieczeństwo. Pisał o tym choćby w styczniu 2015 roku, a potem w lutym 2017 roku dziennikarz portalu TVP Info Rafał Pasztelański.
Tymczasem w akcie oskarżenia pada wcześniej, że pomówieniem jest, jakoby Sprocket wykreował obraz masy, według którego masa przy pomocy policjantów z CBŚ miał prowadzić własną grupę przestępczą. W innym miejscu aktu oskarżenia, w odniesieniu do słów Konrada Bogusławskiego z wywiadu, jakoby Sprocket ukradł fizycznie firmie 10 automatów, pada stwierdzenie, że historia z automatami do gier stanowi kłamstwo od początku do końca. Przechodzi w pewnym momencie w absurdalny bełkot o jakimś pełnomocnictwie, które to miało uratować Sprocketa od zarzutu kradzieży. Choć nie toczyło się to postępowanie w sprawie kradzieży, Bogusławski był przekonany, że policja podjęła czynności i poszukiwała Sprocketa, bo złożył przeciwko niemu w związku z zaginionymi automatami do gier zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Przypomnijmy. Pytana o poszukiwania Romana O., komenda powiatowa policji w Wyszkowie, w latach 2016-2017 nie odpowiedziała. Odniosła się za to do naszego ponownego zapytania w tym zakresie z 2020 roku, odmawiając udzielenia informacji. Problem w tym, że pełnomocnictwo do odbioru od Sprocketa automatów do gier, wystawione na nazwisko Konrada Bogusławskiego, faktycznie istniało i ustaliliśmy treść tego dokumentu. Automatów do gier nie udało się natomiast odzyskać. Jak twierdził podczas procesu Roman O., prawdopodobnie zostały one zezłomowane, ale pytany przez sąd, czy posiada na tę okoliczność stosowne dokumenty, zaprzeczył. W końcu pełnomocnik Sprocketa w akcie oskarżenia wywodził, że to Masa w wywiadzie ujawnił nową tożsamość Romana O. Ułatwił jego identyfikację, wskazując, że gra on w klubie futbolu amerykańskiego, a także zapowiedział publikację wizerunku charakterystycznie wyglądającego Sprocketa, co kilka dni później zrobił na swoim profilu na Facebooku. Tyle tylko, że w tym czasie Roman O. pod dawnym nazwiskiem prowadził konta na Facebooku i Instagramie, pokazując swoją twarz i podpisując się jako były gangster z grupy Pruszkowskiej, były świadek koronny. Jednocześnie pod nowym nazwiskiem, ale również pokazując swoją twarz, występował jako zawodnik na fotorelacjach z meczów jednego z klubów futbolu amerykańskiego. Pisał o tym dla przykładu 5 października 2016 roku pewien tygodnik regionalny, wymieniając go właśnie z nowego nazwiska. Co ciekawe, jeszcze wcześniej, bo już w 2015 roku, nazwisko to pojawiło się w rozmowie dziennikarza Piotra Pytlakowskiego z osobą z bardzo bliskiej rodziny Sprocketa. Nadszedł październik 2019 roku. Pomimo toczącego się procesu, Sprocket z własnej inicjatywy skontaktował się z Schulzem, aby zaproponować mu kolejną ugodę. Wprost wyraził, że nie miał nic przeciwko nagrywaniu tych rozmów. Zamieszczamy jej fragmenty. Dzień dobry, Patryk Schulz z tej strony. Mieliśmy się skontaktować. Witam Cię, mówi Roman. Witam. Mówmy sobie po imieniu. Jesteśmy przeciwnikami procesowymi, ale tak będzie po prostu łatwiej. Jasne. Na potrzeby dzisiejszej rozmowy. Jasne. Jako dziennikarz zostałeś wykorzystany jako narzędzie. Tu trudno to traktować osobiście. Ale jako człowiek jestem do Ciebie nastawiony negatywnie. Teraz przechodząc do meritum. Zaproponowałem Ci, aby ustalić aktualny stan faktyczny. Mhm. Mamy między sobą sprawę karną, gdzie ja jestem powodem Ty pozwanym. Zaproponowałem Ci ugodę, właściwie zaproponował mój adwokat. Nie zgodziłeś się, Twoje prawo. Okej. Mam propozycję innej ugody. Mhm. Ponieważ... Załóżmy roboczo, że są dwa tematy równoległe, niemal równoległe, które w pewnym momencie mimo wszystko splotły się. A mianowicie w lecie bieżącego roku, na razie zakładamy roboczo, czysto teoretycznie, że taka sytuacja może mieć miejsce. W lecie bieżącego roku zeznawałem w warszawskim ABW, w Wydziale Drugim Postępowań Karnych, jako świadek na pewien temat. We wrześniu bieżącego roku powtórzyłem te zeznania i uzupełniłem je jako świadek w Prokuraturze Krajowej
Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury w Warszawie. Równolegle zaczęły się dziać pewne niepokojące mnie rzeczy. Ponieważ tak jak wiesz i znasz być może po części chociaż moją historię, już kiedyś miałem kłopoty w życiu osobistym spowodowane przez CBŚ. Mam paranoję na tym punkcie. Propozycja moja jest taka, żebyś nagłośnił te dwa tematy. Żebyś zrobił dwa niezależne od siebie programy. Dwa odcinki ze mną. Najogólniej rzecz ujmując, Roman O. miałby wycofać oskarżenie przeciwko Szulcowi, jeśli we współpracy z nim ten przygotowałby dwa reportaże dotyczące szeroko rozumianych przestępstw skarbowych w stołecznym środowisku biznesowym, którym przyglądała się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ujawnienie procederu mogło wyrastać do rangi afery, jako że w grę wchodziły bardzo duże pieniądze. Nie będziemy jednak ujawniać szczegółów, jako że nie na wszystkie informacje z Proketa istniały inne, niezależne dowody, choćby w postaci dokumentów. W listopadzie Szulc odmówił propozycji ugody. Proces toczył się dalej. 8 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie, III Wydział Karny, wyrokiem w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej uniewinnił Patryka Szulca i Konrada Bogusławskiego pseudonim Goebbels Velcaro od zarzucanych im czynów z artykułu 212 paragraf 2. Zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania oraz artykułu 216 paragraf 2 kodeksu karnego. Znieważenie za pomocą środków masowego komunikowania, za co groziła im kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jarosława Sokołowskiego, pseudonim Masa, uniewinnił od zarzutu zniesławienia. Zaś co do znieważenia, umorzył postępowanie ze względu na przedawnienie karalności. Kosztami procesu sąd obciążył oskarżyciela prywatnego, a więc Romana O., pseudonim Sproket. Jak do tego doszło? W uzasadnieniu orzeczenia sąd wskazał szereg informacji uznanych za udowodnione, o których mowa była w trakcie procesu. Część z nich opierała się o informacje uzyskane w prokuraturze krajowej, a także o postanowienie o podjęciu śledztwa czy opisy wyroków. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 12 września 2012 roku dopuścił dowód z zeznań świadka koronnego Romana O. w sprawie ówczesnej prokuratury apelacyjnej w Warszawie. Z uwagi na prezentowaną przez świadka koronnego postawę procesową, postanowieniem z dnia 13 listopada 2014 roku podjęto zawieszone śledztwo, które było zawieszone z uwagi na uzyskanie przez wymienionego wyżej statusu świadka koronnego. Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 22 stycznia 2015 roku nie uwzględnił zażalenia wniesionego przez Romana O. i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Prokuratura Krajowa, Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji nadzorowała śledztwo w sprawie m.in. Romana O. W ramach prowadzonego postępowania wyżej wymienionemu ogłoszono zarzuty związane m.in. z wystawianiem faktur VAT. Prokuratura Krajowa skierowała ponadto przeciwko Romanowi O. akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie, zarzucając mu popełnienie szeregu, to jest 22 przestępstw, działając w zorganizowanej grupie przestępczej. W sprawie tej Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2017 roku skazał Romana O. Powyższe było opisywane i komentowane przez prasę, m.in. 13 lutego 2017 roku. Przypomnijmy, że Sproket wątek spraw VAT-owskich poruszonych w wywiadach uznał za pomówienie, a w toku procesu utrzymywał, że, cytując uzasadnienie wyroku, nie toczyło się przeciwko niemu postępowanie, także o VAT. Był natomiast w takiej sprawie przesłuchiwany w charakterze świadka. Poruszona w uzasadnieniu została także przywoływana wcześniej kilkakrotnie kwestia automatów do gier, których zabór Sproketowi zarzucał Konrad Bogusławski. Sąd przyznał, iż Roman O. zgodnie z prawdą utrzymywał, że nie został za takie przestępstwo skazany,
Jednak sam przyznał też, że nie zwrócił automatów do gier Konradowi Bogusławskiemu, w związku z czym ten zawiadomił organa ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa i mógł liczyć na prowadzenie postępowania, choć ostatecznie, jak ustalił sąd, odmówiono jego wszczęcia. Sąd nie dopatrzył się też zniesławienia lub znieważenia Sproketa przez Patryka Schulza, który według sądu, jako dziennikarz przeprowadzający wywiad, zadawał gościom pytania, nawiązywał do tematu rozmowy, ale nie formułował swoich twierdzeń i nie wypowiadał się odnośnie Romana O., a jedynie prowadził rozmowę z gośćmi programu. Natomiast jeśli poruszał wątki takie jak działalność przestępcza Sproketa, wyraźnie podkreślał, że nie chodzi o działalność, którą sam mu przypisuje, a tę, o której wspominali Massa i Goebbels. W końcu nie uznano za udowodnione, jakoby Sproket dowiedział się o emisji wywiadów dopiero 1 lipca 2017 roku, a więc przyjęto, że dowiedział się o nich najpóźniej dzień po publikacji, a w związku z tym w momencie złożenia aktu oskarżenia karalność zarzucanego czynu już ustała. Podsumowując ten wyrok, przytoczmy jeszcze jedno stwierdzenie sądu dotyczące Sproketa. W zakresie zeznań przez świadka, w jakich wskazywał, że został świadomie pomówiony przez wskazanych oskarżonych, sąd nie dał wiary świadkowi. Jak można się było tego spodziewać, pełnomocnik Romana O. złożył w jego imieniu apelację od orzeczenia uniewinniającego Schulza, Massę i Goebbelsa. W odwołaniu zarzucono sądowi m.in. obrazę przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu, błąd w ustaleniach faktycznych czy rażącą niewspółmierność orzeczonej kary. Zmieniło to tyle, że 5 listopada 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, 9 Wydział Karny Odwoławczy, wyrokiem w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej uchylił wobec Massy i Goebbelsa poprzedni wyrok w części dotyczącej zniesławienia i znieważenia Sproketa, stwierdzając, że wypełnili oni znamiona tych czynów zabronionych przez formułowanie w wywiadach twierdzenia i sposób ich wyrażania. Pomimo tego sąd zdecydował, by dalsze postępowanie wobec nich umorzyć. Nie jednak ze względu na przedawnienie karalności, bo zdaniem sądu odwoławczego do takiego nie doszło, a ze względu na niską społeczną szkodliwość czynu. W uzasadnieniu zauważono, że zarzucane im naruszenie dobra i czci pokrzywdzonego, choć przysługują mu jak każdemu człowiekowi, nie mogą pozostawać w oderwaniu od sposobu życia i dotychczasowego postępowania, a już sam fakt działania Sproketa w zorganizowanej grupie przestępczej w przeszłości może przekładać się na takie okoliczności jak rozpad związku czy konieczność zmiany miejsca zamieszkania. Sąd utrzymał zaś w mocy wyrok uniewinniający Patryka Schulza, pisząc o tym w ten sposób. Odnosząc się zaś do oskarżonego Patryka Schulza, sąd odwoławczy w pełni podzielił argumentację sądu rejonowego, który zasadnie, po właściwej analizie materiału dowodowego, doszedł do przekonania, że oskarżony ten nie popełnił zarzucanych mu czynów. To wszystko na dziś. Jeśli zaciekawił Was ten odcinek, możecie zostawić pod nim łapkę w górę i podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy także do zasubskrybowania kanału Podejrzani oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.